Witamy się z Państwem raz jeszcze. Dzisiaj mamy 17 lipca 2024, środa. I można powiedzieć, że już jesteśmy... W Zakopanem. Możecie troszkę ciszej przez chwilę? No, chyba pierwszy raz to rondo przyjeżdżam już. Bez rozkopania, tak. No, jesteśmy, powiedziałabym, na obrzeżach Zakopanego. No, no tu tak dla mnie. Żabki to jest bardzo dobry temat. Ja się wcale nie dziwię, że one powstają tak gęsto, bo... No, w żabkach jest wszystko, co może być potrzebne, na szybko, na... Zwłaszcza tak na już. Wyjeździe. Na wyjeździe, ale nawet nie musisz u nas. Chodzić po tam sklepie, tylko po prostu masz wszystko skondensowane. Powiem ci, że jakby ktoś... Nie ma za dużego wyboru i... U nas w Przysusze, tam koło tych nowych delikatesów wymyślił żabkę, to też by było dobrze. No, tam tylko nie wiem, czy ktoś by tam chodził, oprócz nas, bo... Żabka musi być w centrum. No to jest taka jedna, ale rzeczywiście tu mielibyśmy trochę bliżej, byłoby bardziej pod ręką. A właśnie, w Przysusze jest tylko jedna żabka. No właśnie. A tutaj jeszcze... Aż ciężko uwierzyć. A tutaj jeszcze masz parking, nie? Tutaj bliżej. No ale nic, o, tak, no dobra. Wjeżdżamy już tak na serio, wjeżdżamy, w sensie zbliżamy się do gdzieś bliżej centrum. Za każdym razem, jak jesteśmy tutaj w tych rejonach, to się zastanawiam, co przychodzi... Znaczy ja wiem, co przychodzi ludziom do głowy, że rezerwują sobie jakieś kwatery gdzieś daleko tak daleko. No ja podejrzewam, co jest powodem tego, ale jednak tak biorąc pod uwagę to, jak to jest daleko czasami, no to dziwię się, no bo to, żeby dojść do centrum albo dojechać, no to albo w samochód i jazda, albo no naprawdę spory spacer, a już jak chcesz gdzieś się wybrać rzeczywiście tam gdzieś w jakąś dolinkę chociażby, no to od nas jest kawałek, no nie, już tam gdzieś bliżej szlaków, a co dopiero gdzieś tutaj w rejonach, które dawno minęliśmy, a gdzie widzieliśmy, że ludzie sobie spacerują. Kolejna żabka, Boże, zresztą, tu jedna. Zobacz. Ale ogólnie jest pusto, nie było korka. Tu kolejna żabka, w ogóle dwie obok siebie. To dlaczego u nas nie może być drugiej żabki? No właśnie, ja się pytam. A ta żabka tu jest w ogóle bardzo fajna i tam jest też wszystko, ale jest jedna jeszcze bliżej nas. Właściwie żabka? Koło domu i też jest świetna. A tak, tylko tam nie ma alkoholu, kiedyś sprawdziliśmy samo piwo. Tak, ale pamiętasz, że to... byliśmy tam kiedyś w nocy po coś i kupiliśmy było... wszystko i... No. To fakt. W nocy nawet nie, no późno wieczorem. No to tu jest ta żabka, tak? Gdzieś była poziomka. Tak, i łącznie z tym, że tak dosyć dobrze zaopatrzone w jedzenie był ten sklep. Bo pamiętam, że coś głodni byliśmy wtedy, po jakiej żarcie tu przyszliśmy. A żabka nie za duża. No i jesteśmy, można powiedzieć. Jesteśmy. No i jesteśmy. Dobra, to co, podjeżdżam od razu może pod garaż, żeby tutaj nie krążyć za bardzo. No nie? Wiemy pewnie. Ale nam drzewa urosły pięknie. To mi się podoba. Mi też. Czy tak urosły? Ale nie wiem, czy... No tak jakoś nieregularnie tu się układają te drzewa. Cyk, cyk. Nie mamy klucza niestety, bo nie wziąłem. Ja nie pomyślałam też. A dlaczego my musimy iść? A dlaczego ja? To jest zaleta busa, że nie trzeba się tu za bardzo wychylać. No, tu zawsze się sięga, nie? Dzień dobry, Paweł Gawroński z tej strony. Otworzy mi pan? Dzięki. Mogłeś po prostu zapytać o mnie Gawroński. No tak, ale wiesz. Gawroński. Gawroński. Dobra. No to teraz zobaczymy, czy coś tu będzie. Szału nie ma. Szału nie ma. Tylko lasy idą na basen. No, 18, to nie są już po spacerach. A, dobra, tam mamy. Dzisiaj ale... na pewno na spacer, znaczy na basen się nie wybieramy. Mówi nie ma. Bo jest za późno po prostu. Za późno, tak, bo teraz już jest. No, już wszyscy idą na basen. O, jest 22 stopnie, słuchajcie, to jest temperatura jeszcze z zewnątrz złapana. Także nie ma upału. Dobra, teraz poczekaj. Tu są jedni nasi goście, to im nie będziemy tutaj robić rabanu. My idziemy do 83, no wypadałoby tutaj zaparkować, nie? Chociaż nie, mamy jedną torbę. Nie, tu parkujemy, bo mamy... No mamy karety do wyjęcia później, dobra. No. Okej. Okay. Wszystko jasne. No ale tu dzisiaj nikt nie będzie parkował, chyba nie będzie potrzebne, nie? No, kto wie. To dobrze. A, ktoś tam chyba pociągiem też przyjechał. Jakim pociągiem? Ciupongiem, no. Jacyś goście, no. O, to jest jedna rzecz, której mi w mijaku brakuje tego delikatnie. Brakuje przodu, wiesz?
bo nie mam czujników z przodu. Taką biedę tam masz? Mam taką biedę, widzisz, tak, o, tak zadbałeś o mnie. To tak ci mąż kupił? Ja nie muszę się ożać, nie muszę piłaś? Dobrze. Dobra. Dobrze. Te czekolady to spakuję. Komputera sobie w ogóle nie wzięłam i nie będę się miała, ale mam telefon i mam czytnik, to może bym coś przeczytała. Dobra, piciaczki, teraz jest misja dla was. Dobra, muszę się to stąd spakować. On tam już czeka. Dobrze? Tak. I poprosicie klucz od 83 i te duże klucze. Nie, małe. Duże. Małe. Słuchaj, taty, i weź te, które tata potrzebuje. Okay. Duże. Duże klucze. Dobra, Dominiki. Możesz wziąć na chwilę ode mnie. I klucze do 83, do apartamentu 83. Weź na chwilę, ja tylko sekund. Duże klucze Dominiki cztery razy do apartamentu 83. Śmigajcie. Weźcie, zapamiętaj. Tylko ty. Idziecie wszyscy. Tak, tak, tak. Poduszkę zostawiacie. Klara, idź, co ty pajacujesz? A czemu tu leży czyjaś bluza? A nie, to ręcznik czyś leży, no jak to? Nie, bo tutaj był, już się przyszedł. Dobra, śmigajcie, to nie ma czasu, szkoda czasu. Tak, Klara, idziesz z nimi, idziesz. Duże klucze Dominiki do 83. No chodź tu, ojciec. Weź ode mnie na chwilę telefon, bo chcę ten komputer spakować. Dobra. Tu jakieś mamy brudziochę. Przestań, Klara, idź z nimi.